piątkowy poranek 22 maja najmłodsi mieszkańcy gminy Kozienice mogli poszerzyć swą wiedzę ekologiczną, a wszystko to dzięki przedstawieniu Fabryka Zabawek zaprezentowanego przez aktorów z Teatru Kultureska z Krakowa. Na scenie KDK wystąpili przed najmłodszymi Ala Lala, czyli Natalia Piekarz, Klaun Klaudia, czyli Klementyna Cybulska oraz Misiu Krzysiu. W tę rolę wcielił się Krzysztof Przybylski. W ciekawy i zabawny sposób opowiedzieli oni dzieciom, co należy robić, aby chronić środowisko naturalne i nasze powietrze, którym oddychamy. To wspaniałe jest wyzwanie zająć się powietrzem. Czym? Oczyszczaniem. A tak! No, posłuchaj, Ala. Tu problemem jest emisja niska. Śmieci są w domowych paleniskach. No tak! Przeszkodliwy dym wypuszczamy. Ze smogiem problem teraz w miastach mamy. Spektakl był prezentowany dwukrotnie dla przedszkolaków i dla uczniów klas pierwszych z terenu naszej gminy. Spotkanie z teatrem odbyło się w ramach ekologicznej akcji edukacyjnej prowadzonej przez Urząd Miejski w Kozienicach.